to jest tak jak na wojnie. Kiedyś byłem żołnierzem, byłem w desancie. Skakałem ze spadochronem, a moim przełożonym był major Potasiński. I pamiętam, jak opowiadał nam kiedyś. Jeżeli nie będziecie się bronić, to was nie będzie. I z patentem jest dokładnie tak samo. Jeżeli nie ochronicie tego, co wymyśliliście, nie ochronicie waszej pracy, to go kiedyś nie będziecie mieli. Nazywam się Sławomir Piwowarczyk. Na co dzień zajmuję się projektowaniem obuwia i produkcją obuwia dla dzieci. Prowadzę własną małą firmę, w której zatrudniam kilka osób. Sprzedajemy nasze produkty na terenie Polski i za granicę. Ostatnio nawet głównie za granicę. Bardzo dawno temu, gdy gucie jako prototyp powstały, nie mając środków finansowych, pożyczyliśmy pieniądze na opatentowanie naszego wynalazku. Wtedy wszyscy się z nas śmiali. Czy wyście zwariowali? Tyle pieniędzy? Po co wam to? Przecież takie rzeczy robią tylko duże, wielkie firmy, wielkie korporacje. A w tej chwili jest tak, że gdyby nie ten patent złożony lata temu, to prawdopodobnie naszej firmy już by nie było. Dlaczego bucieki Gucia są wyjątkowe? Jako jedyne buty na świecie dostosowują się do szerokości kości piętowej każdego dziecka indywidualnie. But Gucio rośnie z nogą każdego dziecka. Nacięcie, które z tyłu jest, które jest przedmiotem wynalazku, to nacięcie jest dlatego tak istotne, gdyż dzięki temu nacięciu but zawija się naokoło kości piętowej, powodując w tym momencie jego samousztywnienie. Samousztywnienie nie byłoby tak istotne jak to, że but sam naprowadza kość piętową na staw skokowy. I to jest cała kwintesencja tego wszystkiego. Pracując w Centralnym Laboratorium Przemysłowniczego jako projektant obuwia, trudno było powiązać koniec z końcem, więc dlatego produkcja tych moich butów to była konieczna i życiowa. Zaczynaliśmy od produkcji w mieszkaniu, w zwykłym mieszkaniu trzypokojowym przy trójce dzieciaków. Produkcja odbywała się w kuchni, w dużym pokoju, w łazience i w ubikacji, bo wszystko to tak mniej więcej wyglądało. Początkowo produkowaliśmy dla dzieci naszych znajomych, znajomych znajomych i tak dalej, i tak dalej. Teraz efekt jest taki, że z dnia na dzień nasza produkcja po prostu rośnie i ta nasza mała dziupla, w której moja firma funkcjonuje, ta mała moja ekipa, z którą buty Gucia produkujemy, robi się zbyt mała. Nigdy nie zabiegaliśmy o coraz większą ilość zamówień. To wszystko z dnia na dzień po prostu rosło. Jesteśmy jedyną firmą, która zwróciła uwagę na ten drobny szczegół, który powoduje to, iż but funkcjonuje rewelacyjnie, nie mając usztywnionej, standardowo usztywnionej całej pięty. Jeżeli Państwo ubierzecie gips na rękę i po 2-3 tygodniach go ściągniecie, to okaże się, że wszystkie stawy są słabsze niż przed założeniem gipsu. Narząd nieużywany po prostu zawsze zanika, więc wszystko, co zakujemy w jakiekolwiek kajdany, w jakiekolwiek dyby czy usztywnienia, też zaniknie. Nóżka ma rosnąć razem z dzieckiem. Bucik ma nie przeszkadzać i nie krępować żadnego stawu. Ma nie krępować żadnego ścięgna ani wiązadła. Bucik ma być na tyle elastyczny i podatny, aby sam dostosował się do cekwizjonomii każdej stopy indywidualnie. I tak Gucio właśnie dostosowuje się. No, żona to jest numer jeden przy produkcji obuwia. Bez niej wszelka logistyka traci jakikolwiek sens, bo cała firma jest firmą rodzinną, więc na tym to polega. Siła rodziny.